Cześć, cześć, cześć. Na uboczu azylu wędrowca na Kobach stoi sobie ot taki budynek, który mnie mocno zaciekawił. Teoretycznie wejście do niego nie da, są jakieś drzwi, ale są zabarykadowane i pokazuje się komunikat, że przez nie się nie przedostaniemy. No wiadomo, jak coś w tej grze wydaje się teoretycznie niedostępne, no to w rzeczywistości okazuje się w jakimś stopniu, w jakiś sposób dostępne. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Skacz! No i jest. Jednak jest dostępny. Okej. Lista skarg. Sprawdźmy. Okej, czyli... To było jakieś więzienie. Z którego, jak zakładam... Nieźle. Dawny lokator zwiał. Przez tę dziurę? Tak jakoś dziwnie tutaj. No dobra, sprawdźmy, dokąd prowadzą te wszystkie tunele. Kolejny odłamek. Mam nadzieję, że na ich końcu nie czekać nie będą tylko odłamki priorytu, ale może coś uda mi się ciekawego jeszcze wypatrzeć. O, widzę, że... Widzę, że tutaj tych potworków nie brakuje. Czy coś tu mamy? Nie. Ciekawe, dokąd prowadzi ten tunel. Nieźle. Znalazłeś coś? No, wychodzi na to, że więzień znalazł skuteczny sposób na zwianie z więzienia. Ładny kawałek. Ale mam nadzieję, że będzie jakiś finał tej historii. O, jak tu ciasno. O, chyba oto finał. Kiedy się stąd wydostaniemy, złożymy wizytę do Miedendrze. Słyszysz to? O nie! W nogi, biegiem! No tak, oto finał tej historii. Dzięki, Bidi.
No cóż, wspomnianym więźniom udało się samo więzienie opuścić. Ale za daleko nie zaszli. Ale jest nagroda jednak jakaś za te spacery. No i super. No cóż. I co, trafię pewnie do tuneli przemysłnika, tak sądziłem. Czyli już prosto do salonu Pajluny. Dzięki wielkie, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej!